How do we win? Już ogarniamy mission. Kolejną fabułkę. Z panem Alejandro. Aby zyskać przewagę nad Jose, pozbądź się działek przeciwlotniczych i odetnij go od radaru. Nawet nie zauważam. O! Ale my się pozbywaliśmy ostatnio jakiś. Chyba, z tego co pamiętam. Coś jeszcze mamy? Cześć, Paulina. Tutaj? Wyskać przewagę. Okej, no dobra, to polecimy. Cześć, bo change, hejko. No ja wiem Dark Angel, więc myślę, że... Myślę, że ogarnę w jakiejś tam... Na razie nie będę zamawiać. No, myślę, że w najbliższej przyszłości może się... skuszę. Dobra, standardowo bierzemy helikopter. Polecimy i zobaczymy, co to za misja. Jak Dzionek? Całkiem dobrze. A jak u ciebie, Wojt? Czekajcie, pomyślcie... Wydaje mi się, że my chyba ostatnio się pozbywaliśmy tych działek przeciwlotniczych w tamtych rejonach. Chociaż niestety nie jestem w stanie stwierdzić, czy wszystkie. Będzie trzeba zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Aha, wejdź do podziemnego bunkra. No to możemy jakoś od wewnątrz będziemy niszczyć. Się, okaże się. Nie wiem jak was, ale mnie bardzo uspokaja latanie w każdej możliwej grze. Dopiero ze szkoły wracasz? Jezus Maria, jest w pół szóstej. Chociaż też pamiętam jeszcze jak do szkoły się chodziło. Najgorzej pamiętam, miałem jeden dzień, to były chyba czwartki. Wyszedłem chyba na 11, a wychodziliśmy też koło 17, 18. Masakra. Dobrze, jesteśmy w strefie zakazanej, ale tutaj był... No właśnie, ja tutaj zdjąłem przecież, czyli tu mnie chyba nic nie dziabnie, czyli to musimy wyłączyć jakoś inaczej. Jest tylko pytanie, czy tutaj będą strażnicy? A nie, dobra, jest... A nie, są. Ojej. Dobra. O, czekajcie, bo tutaj też nie będą widzieć. Dobra, ale tych możemy w sumie spróbować zdjąć po cichu. Ten w ogóle się nie zorientował. Co za typ? Dobra, główna serwerownia. Cześć Piotrek. Nie odwracaj! No nie kolego. Tak się nie bawimy. Miałeś być odwrócony, wiesz? Mógłbyś się odwrócić. Odwróć się. Nada. Odwróć się. Nice. Chorizo! A, tam jest koleś. Wiecie co, chyba na YOLO tutaj trzeba będzie wejść. A nie, nie ma tu nikogo. Mnie się każdy Far Cry podobał, oprócz Far Crya Primala, mówiłem już to wiele razy. Ja lubię Far Crya, lubię jego humor i wszystko.
skończyłaś puszka lokienki. No, tutaj trzeba przyznać, że ta druga część jest o nie, to jest o niebo lepszy sezon. I tu mi w ogóle jakiś koleś coś cały czas gada. Ja w ogóle nie widzę, nie słyszę. A, dobrze. Nowa. No, witamy. No, ja bym proponował się za drugi sezon zabrać, bo jest zajebisty. Hacker I am. Sieć cicho. Nikt się zdanie nie pytał, ziomek. Dobra, nice. W miarę po cichutku, przy okazji dodatkowe rzeczorki. A dlaczego się włączył alarm? Co jest? A, bo tu była kamera. No i zajebiście, dobra. Może pohakujmy to szybciutko. U mnie nigdy ciche mordowanko nie wychodzi. To jest ten problem. Dobra, myślę, że się zabunkrujemy tutaj i poczekamy na nich. A tu jest w ogóle alarm. Oż ty kurna, która tu? Do widzenia, czyli zostawaj. Ja mam nadzieję, że ten kolejny sezon równie będzie zajebisty. No tu za tarcza. Zostaw mi psa! Patrzcie no. Kto tutaj tym będzie zamiotacz? Ten komputer się strasznie długo hakuje i to mi się nie podoba. Nie mógłby przyspieszyć? W ogóle wziąłem, podniosłem do czegoś klucz. Tylko nie za bardzo wiem do czego. Chorizo, dlaczego ty sam chodzisz, psie? Wytłumacz mi to. Użyłem XP-ku jest? Nie, no myślałem, że pewnie jakieś 9-8. Aha, szukałem mi się specjalnej Castillo. Zajebiście. To co ja uwielbiam. Dobra, ale wiecie co, nie wydaje mi się... Chorizo, wracaj tu. Ten koleś nie żyje? Wróć, żeż tu psie. Uż ty kurna. Dobra, mamy 82%. Na spokojnie, wyjdziemy stąd. I już nas nie będą szukać. Znaczy puszka, wydaje mi się, że właśnie jest co ciągnąć w tym sezonie, bo... I to wszystko naprawdę zajebiście wyglądało. Więc liczę troszeczkę na to, że będzie fajny. Dobra, 99%, 100%. Dobra, możemy stąd wiać.
Tylko że tak, mamy problem na tyle, że gonią nas z siebie specjalne Castillo, więc ucieczka będzie trudna. Miejmy nadzieję, że to jakieś auto stoi. Śmieszne w mowie. No, dziaba ją! Dani! Come on, no ile będę gazić ten ogień? Dobra, nice. Cześć, Shayet, hejko. Dobra, jest helikopter, musimy uciec. Mam nadzieję, że uda mi się za nim zginiemy. Dobiechała z butala, co miała zrobić? O, 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 o. Nie za dużo, towarzystwo. Świetny. Dobra, ukończona operacja, zajebiście. Tylko że te pieprzone siły nas szukają, Castillo, no. Musimy się schować, przynajmniej na razie. Medyczno-mechaniczna, dobra, ciekawe co tym razem on tutaj zrobi. Dobra, jesteśmy tutaj, więc w sumie trzeba byłoby się przerzucić jakoś. Tylko że dobra, nie będziemy się cofać do bazy, nie ma sensu. Dobra, siły Castillo nas zgubiły, więc można iść. O-o. Może tak nie we mnie? Dzięki. Aha, już mnie gonią znowu. Come on. No puszka, no jak zwalą, to zwalą, no co zrobisz? Niestety tak to jest ze wszystkimi serialami, które mają gdzieś tam swoją jakąś kontynuację, że... No umówmy się, że psują to, nie? Ale! Trzeba być dobrej myśli, może się ogarnie i będzie fajnie. Bo... Jakby nie patrzeć, ten drugi sezon Loki and Key jest, o Jezus, to jest dużo, 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 dużo lepszy. Cześć Matias, hejko. Idziemy na skróty? Nie wiem, czy na skróty jest sens, bo musielibyśmy przez tą górę chyba przejść. Danny, where are you? We need you in Esperanza, ahora. Okay, I'm coming, Clara. Shit, those guerrillas might need some help. A, no dobra, staliśmy cel wojskowy. Bo misję główną mamy tylko jedną, tak? Tak. Teraz gdzie są te jaskinie? Czekajcie, gdzie to się jeździ do tych jaskiń? A czy to nie jest, przepraszam, bardzo od tamtej strony? Oho! A, wiedziałem, że kichnę, o. A nie, dobra. Jest chyba tu.
Dziękuję za nadrobię. Ale mają bazę? Nice. Siema, Philly! Mogę z tą porozmawiać. O, dzięki. Hurry, come on. Today's the day. Meet my new baby, Diesel Daisy. Feed her gasolina and she gives us diesel. Mixed with the gasolina. And we got napalm, baby. Napalm. Going to light Jose up so you can see his ass from space. Napalm. Okay. Open up her valves and let's see what you can do, huh? Be gentle. She's nervous around strangers. Ten Phil to też jest artysta. Muszę włączyć waporyzator, destylator i pompę. Dobrze, włączam. Nie wiem co włączam, ale włączyłem. Yes, I like it, that's the way. That's the way, aha, I like it. Tu jest jakaś dziura, ty jesteś pewny, Phil? Trochę się cykam. Dobra, ale gdzie jest reszta rzeczy? Wszystkie są tutaj. A dobra, tutaj. Work it, Hiro! Work it! It's getting hot. My hot-headed Daisy. One more left! You need help, Philly. Oj, Philly zdecydowanie potrzebuje pomocy. Na trolce zjeżdżamy? Powiedz, że tak. O? Nie, bo nie, on sam sobie pojadę. Dobra. No zobaczmy. Magic time! Magic time. It's a kind of magic. Problem. Tak, problem. Czas wyjazdu, że czas zdziałał. Magia chwila jest prawie gotowa, jakieś problemy bohaterzy, ja stale nie da się... Okej, dobra, no okej, okay, zaakceptuj i śledź. Muszę poszukać sterowni na platformie wiertniczej. Na wybrzeżu prowincji Aguas Lindas leży farma krokodyli. A co ma to, przepraszam, wspólnego z... tym? Bo nie za bardzo wiem. Okej, czyli jesteśmy tutaj, no to tutaj chyba wrócimy do obozu i użyjemy helikoptera, będzie nam łatwiej. A, czyli tu jest ta platforma wiertnicza, czyli tutaj będziemy mieli ogólnie zabawę. Dieslowa Daisy. Dobra, to zrobimy, wiecie co, tak. Tutaj widzę, nie mam w tym obozie żadnych tych. Tu gdzieś pamiętacie, mieliśmy obóz, w którym miałem też helikopter. Aha, tutaj to nie. To mi odpada całkowicie. Za daleko. I musimy wrócić do głównego. Ach, te drogi. Te drogi. Oje, Dani. Oje, Dani. Dobra, bo będziemy robić te cele po kolei, tylko tutaj z tą, z tym bliżej, to ja chyba po prostu wyląduję, żebyśmy na tą farmę na tą wiertniczą tą platformę się ogarnęli. Chyba tak najbezpieczniej. Ciekawy jestem, ile będzie wrogów. Bo tu też może być problem. Czekajcie, widać tą wiertniczą w ogóle stąd? Coś tam widać. Teraz właśnie pytanie, czy tu będą jacyś przeciwnicy? No tu byśmy musieli trochę wcześniej wylądować. Bo nie wydaje mi się, żeby udało mi się wylądować bezpośrednio tam. To jest w sumie takie miejsce, można by...
spróbować. No to, że dopłyniemy. Jezus. Dobra. Zobaczmy, czy tu jest jakikolwiek ludzie są, ale... Nie bardzo tu kogokolwiek widzę. Aligatory. A, bo my jesteśmy na farmie krokodyli! No tak. Tu będziemy mieli kolejnego towarzysza. Wow, 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 wow. Ty, kurde, wypierdzielaj stąd, co? O, mordę. A! Gdzie ja padłem? O, dupę. A! Co to jest? Nie za dużo tych krokodyli tu? Wyjście, proszę, halo, gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Halo, wyjście? Łap się tego. Dzięki. Dobra. Tak, tak, snap i snap i snap. Exactly. A to mu było potrzebne. Nie wiem absolutnie po co mu to było potrzebne, ale no... Ej, ale czekajcie, wiecie, to zadanie jest tutaj w ogóle, ale nie, nie będziemy go chyba robić. Muszę tylko zerknę, tutaj jest gdzieś wykrzyknik. A, dobra. Domyślam się, że w tym domku jest ta... Ta lokalizacja chyba ukryta. Locked, of course. Ta, tu jest potrzebny klucz. Dobra, spierdzielamy stąd i lecimy dalej w następne miejsce. Kuba, czy możesz wstawić? Ale no, my już oglądaliśmy to, ten fajny moment z tego GTA. Fajne. Na kiedy ty, Kuba, to wrzuciłeś? Na piątek chyba, nie? Czy tu się... Czy tu konie zjadały krokodyle? Czy krokodyle zjadały konie? Ale wait a second, ja chcę tą misję, tą śledzimy. Dzięki. Kiedy by się stał, jakby strzelił w tą platformę wiertniczą? Wybuchłaby? A, to jest cel wojskowy. To może to nie był dobry pomysł? Tak, konie zjadały krokodyle zdecydowanie. Billy has me searching an oil rig for parts. Then you can kill two birds with one stone. Secure that oil for Libertad and try not to blow it up. We could use every drop. Got it. Try to call backup now. Dobra, alarm jeden zdjąłem. Ale my musimy jakoś tu wylądować, żeby nas nie zauważyli, to po pierwsze. Dobra. Rozejrzyjmy się, jak to tu działa. Muszę szukać sterownia na platformie wiertniczej, ale na pewno nie chcę wzywać, na pewno nie chcę włączyć alarmu, dlatego że to mi bardzo mocno popsuje wszystko. Tam jest wieżyczka. Tam są ludzie. To jest w ogóle alarm też z tego co widzę.
Trochę ich tu dużo. No bym powiedział, że bardziej niż... A, tutaj też są panowie, widzę. Ale to jest nasz w sumie, to możemy tego zdjąć. Jesteśmy w trochę kichej pozycji. Jak to Shayet próbuje cię pies zjeść? Czekaj, że tam jest jeszcze alarm. Wiesz, ja bym chyba wolał ich wszystkich najpierw... Kurczę, może jednak nie. Jedzie, o nie. Jak przyjedzie, będzie miał niespodziankę. Widzę, no. Czy to nie dojdą? The oil rig. What am I looking for again? A circuit board, Hiro. There's like a piece of metal with stuff on it. Gracias. Very helpful. I don't want to rush you, but Daisy's waiting. She don't like to wait. Dobra. W razie jest czysto. Patrzcie, on się w ogóle nie chce łapać niektórych obiektów. Oj, Dani, Dani. This valve will help drain the oil and prevent an explosion. Prevent explosion. Dobra, tam jest, widzę, snajper sobie siedzi. Tam jest alarm. Nie wiem, jak my mamy się tej wieżyczki pozbyć, szczerze powiedziawszy. Tytan! Dzięki za suba! You feel it? Explosion! Dzięki, dzięki! See you, engineer. Dobranoc, engineer. Chyba nie zabiję stąd tego snajpera. Cześć, Matsia. Co tego alarmu nikt nie strzeże? Okej, okay, dobra, to sobie go wyłączymy na spokojnie. Cześć, Litka. Został jeden alarm? Dobra, alarm pewnie został w tym... w tym głównym budynku. Tam jest alarm. To na pewno. Tylko, że najpierw to my tam musimy wejść. Ale mamy przynajmniej wyczyszczony cały ten fragment i segment. Dobra. I co, to wszystko?
Ale nie, to na pewno nie jest wszystko. Czekajcie, bo my tu zostawiliśmy... Tutaj jest jeszcze gdzieś... Dostaliśmy klucz do czegoś. Więc domyślam się, że on... Tutaj gdzieś coś musi być wyżej chyba. Tak mi się wydaje. Albo niżej. Trzeba by to sprawdzić, jak już tutaj jesteśmy, bo raczej nie wydaje mi się, żebym tutaj wracał specjalnie. Tutaj. W dół? No nie bardzo tu. No, patrzcie. Sobie ustawili granata. Cześć Beatka, hejko. Ale wiecie co, ja tu nic nie widzę. Możemy ewentualnie spróbować tu wejść na samą górę i zobaczyć. Jest alarm. I tu jest pokój z rzeczami. Zajebiście. Dobra, super. Ogarnięte. Zbierzemy sobie wszystko i mamy... Sio. Wydaje mi się, że nawet wszystko. Wszystko wzięliśmy? Wszystko wzięliśmy, nic się tu nie świeci. No i elegancko. O to chodziło. Jeszcze to bym... rozdupił, ale to chyba raczej już z granatnika trzeba. No, bo nie mogę tego wyłączyć w żaden sposób. Ale czekajcie, według mapy tu ktoś jeszcze jest. A przynajmniej był! Nice. Teraz tylko pytanie takie, czy będziemy mogli na spokojnie wrócić sobie do bazy Phila? Byłoby spoko, gdyby się udało. Niewidoczne zasoby zabezpieczone, zajebiście. Wszystkie cele opcjonalne. Dobrze, panie Phil, czy ja mogę do pana wrócić szybką podróżą? Serio nie mogę. Nie lubię. Dobra, gdzieby tutaj chyba... Wiecie co, chyba stąd będziemy mieli najbliżej. Helikopterkiem podlecimy. Bo stamtąd byłoby dalej zdecydowanie. O, mamy informację. See you. Tell me what you know. Castillo's men at Fort Esperanza have a guerrilla. Esperanza, Castillo. Think you can help? Hey, thanks. Dzięki. Dobra, lecimy na helikopter. No, jestem ciekaw, co ten film wymyślił. Bardzo jestem ciekaw. Ale niestety mam wrażenie, że to nie będą miłe rzeczy. Raczej na pewno nie. Cześć, Ania. Haczą mnie, czy nie? Idealnie nam się udało obejść towarzystwo. Jak tam tablet? Spoczko. Czekajcie, czy ja do tych jaskiń w ogóle mogę w jakikolwiek sposób wlecieć? Z tej strony też jest wejście? Oczywiście, że jest. No i super.
Nice. Dobra. Lecimy do Phila i zobaczmy, co on tutaj zrobi, bo... Okay. I'll dump Philly's stuff on his work table. Mam co do tego bardzo złe przeczucia, co Phil wykombinuje. Philly! Yeah, Hiro! Go your stuff! Why is Daisy wearing an IED? Sometimes we gotta hurt the ones we love, Hiro! After, she makes some napalm for us. But first, I gotta fix her. With a crockett. Napraw. Yeah. Zdecydowanie napraw. Price of the Philly magic. That's my Daisy! True love. Oho. Tak myślałem. Chorizo, come! Tak myślałem, że będziemy mieli towarzystwo. Nie mogło się tak łatwo skończyć. Napalm jest bardzo odpowalny, może znam sobie spokój z ładunkami wybuchowymi. No, dobrze by było. Byśmy sobie dali spokój. Ale widzę też, że oni falowo tu przychodzą, więc nie powinno być źle. Abson, ja mam iPada tego najnowszego, w sensie 10,2 cala. Jak otrzymuję uszkodzenia? Z której strony? O wy kurde. Gdzie oni są? Dobra, 17%. Dobra, czyli ja widzę, że oni idą falami z każdej ze stron. I trzeba będzie tego pilnować, zdecydowanie. Miałem sobie dać spokój z materiałami wybuchowymi, ale granat w sumie nie materiał wybuchowy. Chociaż trochę. Cześć, Funia, hejko. Nie, bez sensu. No ja wiem, że otrzymuję uszkodzenia. Co ja na to poradzę, no? Nie miałem wina, że te frejerki tak łażą. Mam nadzieję, że to kurna nie wybuchnie, chociaż... Problem jest taki, że ja nie widzę życia w ogóle tego napalmu. Fili, dawaj. Pośpiesz się, chłopie. Powiedziałem, ze wszystkich stron łażą mnie. Muszę zdecydowanie... Ja pierdzielę, oni z każdej strony, słuchajcie, przyłażą mnie. Kurde, niby taki feel. A kurde, mógł ogarnąć jakieś... lepszą ochronę, nie? Notowania na pewno będzie wygodniejsze, znaczy już tam sobie oglądałem parę rzeczy i zdecydowanie jest dużo lepiej. Dobra, z 95.
Nie, nie mam amunicji. O! Filmik! Cześć Tamara, hejko. They're shooting like they want to blow themselves up! Oh, they're about to. I gotta get this truck out of here. You have to take care of this old Daisy. Don't let these dirty soldiers put their hands on her. Czy ja mam to znowu bronić? Nie, Abson, mam mniejszy. Znaczy większy. Miałem 15 cali, a tablet ma 10,2. Ale to nie, mi to nie robi znaczenia. Czy ja muszę dalej... No żart to jest. Ten zbiornik może się wysadzić. Zajebiście. No i git. Billy, it's done. Daisy. No, stop. I want to remember my Daisy the way she was. This is it, taką jak dalej. Ten koleś zdecydowanie, Phil zdecydowanie ma coś nasrane w głowie, nie? Okay. But she didn't die for nothing. She blessed us with gallons and gallons of her sweet, fiery sweat. And we're going to rain that sweat down on Jose and wash him out. Oj, Philly jest creepy, strasznie creepy. I know. I'm sorry you lost her, Philly. Just a machine. Zdecydowanie, Philly zmienił dealera. Zdecydowanie, ukończono operację Dieslowa Daisy. Dobra, czy ktoś do nas zadzwoni? O, ktoś dzwoni. Bo na razie widzę, że nie mamy za bardzo tutaj już zadań fabularnych, więc... De vuelta, Philly. Hiro! I hear you and Chorizo are getting along these days. That's good. He always likes the dangerous types. But listen, you got important shit to do. Grab me a military plane, okay? Air bases are full of them. Oh, and a pitching machine too. Like the ones at Baseball Diamonds? Anything else on your grocery list, Philly? Can I grab you some cervezas, maybe? I'm already drunk on inspiration! Just watch out for those anti-air guns when you're flying. Unless you want your ass shaved from underneath. Flyball, operacja. Dobra, zobaczmy jak to tutaj wygląda. Pytanie tylko, czy żeby na pewno to jest misja ale wiecie co, nie wydaje mi się, żeby to była misja fabularna. Czyli co? Kwestia jest taka, że na tym etapie tutaj zakończyliśmy już w Madrugadze zakończyliśmy. Raczej na pewno nie, no bo jest tu jest Jose Castillo. Więc chyba jeszcze tego nie zrobiliśmy. Chyba, że zaraz ktoś zadzwoni do mnie, bo to jest trochę weird, że nie mamy tak na dobrą sprawę żadnych misji. No ale dobra, to sobie będziemy ogarniać w takim razie.